Ja od jakiegoś czasu zacząłem grać na dudach. Znudziło mi się trochę granie na Heligonkę. Może nie tak znudziło, ale stwierdziłem, że chciałbym czegoś więcej, bo grałem na Heligonce już 6 lat, no to stwierdziłem, że kurczę, na tym samym już opanowałem, to coś innego stwierdziłem. A wybrałem dudy dlatego, że jest mało dudziarzy, przynajmniej wtedy jak ja zaczynałem, teraz jest może troszkę więcej. Tak, a warto tu wtrącić, jedno dopowiem, że mało jest rzeczywiście dudziarzy, a to jest taki najbardziej charakterystyczny instrument dla regionu, w którym mieszkamy i działamy, bo kiedyś tutaj ta kapela góralska to składała się ze skrzypka i dudziarza. Dopiero potem cała ta reszta różnych innych instrumentów weszła. Dudy wybrałem, bo możliwość się pojawiła w Fundacji Brać i Gole z nauki na tym instrumencie, w ogóle na wszystkich instrumentach pasterskich. No i tak zacząłem, nauczyłem się grać i w końcu stwierdziłem, że chciałbym mieć swój instrument, a nie pożyczać cały czas od pana Rafała, się wymieniać jednym instrumentem. Ja też już chciałem, żebym miał swój. Tak. Dobrze mieć tą umiejętność, wiedzieć jak się jest zrobiony instrument i umieć coś dorobić. Bo to jest bardzo kapryśny instrument, wystarczy mała różnica temperatur, może coś pęknąć, bo drzewo jakieś tam naprężenie będzie i pęknie i już inaczej gra, albo strojek się całkiem rozstroi. Tak, albo coś spadnie, na tych dudach tak. Też w różnych przestrzeniach gra i nie są to najczęściej filharmonie i ten instrument może gdzieś spaść, uderzyć, no i tak rzeczywiście dobrze umieć sobie to naprawić. Program Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych polega na tym, że uczeń chcąc nauczyć się budować jakiś instrument poszukuje mistrza, zgłasza się do tego programu, pisze uczeń wniosek i dostaje dofinansowanie na to, żeby razem z nauczycielem, razem z mistrzem ten instrument wybudować. I tak przyznam, że nie najlepiej mi z tym słowem mistrz, bo tak poczułem się troszkę staro. Postarzało mnie to moment, bo jeszcze nie tak dawno to ja byłem w roli ucznia i też w ramach tego programu uczyłem się budować akurat Gajdy Śląskie u Zbigniewa Wałacha. No i później tak przekierowałem swoją drogę na dudy żywieckie, bo mieszkam w Beskidzie Żywieckim, obecnie w Sopotni Małej, no i tutaj charakterystycznym dla tego regionu instrumentem są właśnie dudy. A że jest to instrument podobny do gajd, to podpatrując u innych mistrzów, jeszcze użyjącego wtedy Edwarda Byrtka, miałem okazję, żeby podpatrzeć jak on to robi, żeby zobaczyć czym dudy żywieckie różnią się od gajd śląskich, które wtedy potrafiłem zbudować. No i tak zgodziłem się na propozycję Kuby, żebyśmy te dudy spróbowali razem wybudować i tak zaczęliśmy tę pracę od przeanalizowania starego instrumentu po Feliksie Jankowskim, wspaniałym budowniczym dud żywieckich. Zwymiarowaliśmy sobie, pooglądaliśmy i ustaliliśmy jakie te dudy, które chcemy wybudować, jakie mają być. Mam już gotowy huk i to już jest prawie połowa instrumentu. Mamy już wylane oblewki pod huk, wszystko zrobione, wyrzeźbioną główkę. Tak, można teraz właśnie pokazać tak, z czego to się składa. Tak, i wszystkie trzy elementy, z których składa się huk. Jeszcze nie mamy tylko przyklejonego rogu, ale jest tutaj i czeka na przyklejenie. By zrobić taki huk, to w pierwszej kolejności trzeba przygotować sobie materiał. Drewno śliwkowe, czereśniowe, jabłoń, bardzo dobry jest też cis. Jest kilka gatunków drewna, z których fajnie robić dudy. My huk zrobiliśmy z czereśni, miałem wcześniej przygotowane, wysuszone, wysezonowane drewno, no i powstaje to z takiego kawałka. Pierwsze trzeba taki kawałek sobie z fajnego drewna, bez jakichś sęków, bez rdzenia wyciąć. Kolejno go obtoczyliśmy do takiego, tu akurat mam też z jakichś innych, albo jakieś fragmenty, które nie wykorzystaliśmy, bo są popsute, ale z jakichś innych dud tutaj mamy elementy z różnych etapów budowania i można to na tym pokazać. Obtacza się taki kwadratowy kawałek do okrągłego, potem się to wierci. Wierci to akurat też element, który został do pokazywania, bo akurat przy toczeniu się okazało, że takie drewno jest zgrębiałe, więc wierci się. No i co kolejno, Kuba? Tutaj kolejno... Wytacza się rowki na cynę. Tak, ale za czym to? No to tutaj też fajna rzecz, że pierwsze trzeba jakoś sobie to tam zaprojektować, wymyśleć i no jak to się wymyśli, to potem tak naprawdę wskazuje nam to, ile tej pracy przed nami jest i Kuba tutaj poszalał i tych zdobień tutaj mnóstwo sobie zaprojektował na kartce papieru, rozrysował sobie jakby chciał, żeby to wyglądało, no i rzucił nam wyzwanie i w krótkim czasie, który mamy możliwy na to do przekazania, to nam naprawdę tutaj trochę roboty dodało, ale efekt z tego będzie naprawdę, myślę, bardzo fajny. Tutaj nie ma takich ustalonych kanonów, jak na przykład w instrumentach lutniczych, gdzie naprawdę jest tam jakaś swoboda działania, ale ta swoboda działania jest w dziesiątych częściach milimetra i trzeba się trzymać jakichś, znaczy dobrze się tam trzymać jakichś wzorów, takich kanonów wypracowanych przez setki lat. W dudach, w innych instrumentach ludowych jest to, że można tutaj naprawdę dużo takiej swobody poczuć i dużo improwizacji, szczególnie w tych miejscach, w których są jakieś zdobienia i takim na przykład elementem jest główka. Ona ma sprawować funkcję taką, że ma tutaj przenosić w taki zakrzywiony sposób z skóry powietrze do huka, no ale jak ona będzie wyglądać, to już jest pełna dowolność. Ja kiedyś sobie wymyśliłem, że chcę robić takie główki, że to chciałbym, żeby charakteryzowało dudy, które buduję. No i tu Kubę też zachęciłem do tego, żebyśmy w tą stronę poszli. Podobało mi się, że jakieś tu swoje pomysły też od razu powkładał i główka nie jest kopią takich jak ja robiłem wcześniej, tylko że rzeczywiście to jest taki jego już tutaj autorski pomysł. Powstaje to z takiego kawałka, klocka drewna, wcześniej przewierconego. Tutaj jeszcze dochodzi jeden kawałek akurat, który sobie wklejamy. No i pełna dowolność w rzeźbieniu, tak żeby jakkolwiek przypominało to kozę. Elementem łączącym te wszystkie części w dudach, czyli huk, gajdzice i duchoc. A, jeszcze o duchocu nie wspomnieliśmy. Jeszcze przychodzi taki element, który też jeszcze musimy wykonać. Duchoc, przez który ducha się, wdmuchuje się do skóry powietrze. Wdmuchuje się to powietrze po to, żeby jednocześnie ono mogło wychodzić do huka, który jest na ramieniu z tyłu i do gajdzicy. Na gajdzicy gra się melodię, jest ta piszczała melodyczna, a huk daje nam jeden stały dźwięk. No i żeby to razem mogło działać, to właśnie potrzebna jest skóra. Skóry nie wyprawialiśmy sami. Mały czas jest na zbudowanie tego instrumentu, bo wzięliśmy sobie dość skomplikowany instrument za wyzwanie na tak krótki czas. I skórę nabyliśmy od znajomego, który się wyspecjalizował w wyprawianiu skór. Bardzo, bardzo fajna skóra kozia, wyprawiona przez Jędrka Budza. Rogi, to jest też taki ciekawy element dud. To są rogi krowie, które przychodzą i do gajdzicy, i do huka. Tutaj to idzie całość, jakbyśmy Kuba przytrzymał ten. Przychodzi to całe na ramię, no i dzięki temu, że ten róg tam jest, że on tak zakręca w naszą stronę, to dudziarz może słyszeć to, co gra, bo inaczej ten dźwięk by gdzieś tam do tyłu uciekał, a tak to ten dźwięk tutaj do nas wraca, no i słyszymy, czy to stroi, czy nie stroi, czy w ogóle gra. A rogi są ciekawym elementem, bo jak kilka, chyba już nawet 10-11 lat temu, jak uczyłem się budować dudy i gajdy, to nie wiedziałem, skąd te rogi krowie załatwić, no bo to są akurat takie elementy, że nie da się iść do sklepu i zabrać sobie z półki rogu krowiego przeznaczonego do dud żywieckich i trzeba było pokombinować. Udało mi się wtedy załatwić z ubojników, tak trochę po cichu, tylnymi drzwiami. Pracownik ubojni wyniósł mi skrzynkę pełną rogów. Przyznam, że było to ohydne, bo to takie ucięte rogi po cichu, pełne jeszcze tych elementów krowy, szpiku kostnego w środku, takie brudne. No i też trzeba było dalej z tym zrobić, żeby to zastosować, więc gdzieś doczytałem się, że trzeba to wygotować. No i jak zacząłem to gotować w domu, to wtedy mieszkając jeszcze z rodzicami, to myślałem, że mnie wyrzucą z domu, bo śmierdziało to strasznie, tak jakby przypalać włosy czy paznokcie. No i teraz zastanawialiśmy się, co z tymi rogami, czy sobie wrzucać taką też robotę na głowę i znaleźliśmy inne rozwiązanie. Okazuje się, że można kupić rogi, można to kupić jako gryzaki dla psów i poszukaliśmy sklepu, w w którym takie rogi można by sobie było wybrać, tak żeby były odpowiednio zakrzywione. My już jesteśmy za połową prac, mam już większość zrobione. Łuk mam już cały na przykład gotowy, tę główkę, która wchodzi do worka, tak, do której jest przyczepiony łuk cały. Mamy zrobione wszystkie trzy elementy huku razem ze żłobieniami, już mamy wylane wylewki, pierścienie mamy wszystkie pozakładane, no i musimy jeszcze przykleić róg i dokończyć puszkę. Mamy zrobioną też nie główkę, tylko... Tak, bo czasem tutaj w tym właśnie elemencie robi się głowę kozy i różnie to robiono. Wtedy jak tam głowa kozy jest, no to się nazywa to główką, ale chodzi generalnie o element, który łączy skórę z gajdzicą. I właśnie gajdzica jeszcze jest przed nami do zrobienia, już tam zaczęliśmy to robić, już tak zaczęliśmy oblewać, ale to jest jeszcze element, który przed nami. Cześć, jest 2 tygodnie później, jesteśmy w tym samym miejscu, w tej samej chałupie i mamy gotowe dudy. Udało się nam je zrobić o czasie. Mieliśmy na to go niewiele, bo jak na dudy żywieckie, to musiał nam wystarczyć tylko miesiąc. I tak, widząc się pierwszy raz troszkę ponad miesiąc temu, zaczęliśmy pracę nad nimi, a teraz już grają. Grają, wyglądają, przynajmniej nam się podobają. No i muszę przyznać, że wyszło naprawdę bardzo fajnie, mi się bardzo podobają. Tutaj główna zasługa w tym wszystkim jest Kuby, bo Kuba najwięcej przy nich zrobił. Ja tylko tak nad tym czuwałem i go w tym instruowałem, a podszedł Kuba do zadania dość ambitnie i wyszły z tego dudy nie takie jakieś uczniowskie, takie żeby tylko były, tylko naprawdę pełnowymiarowe, pełnoprawne dudy żywieckie. No i grają. Posłuchajmy, jak grają. Jeszcze jakieś drobne poprawki tam wprowadzamy, bo troszkę się przytykają, trochę się rozstrajają, jak to z takim instrumentem na początku, ale już są coraz bardziej stabilne i już naprawdę można na nich grać. Kubę bym chętnie też zapytał, bo przed chwilą, przed nagraniem go to zapytałem, czy było to dla niego trudne. Jak, Kuba, była ta budowa dud dla Ciebie trudna? Może sama budowa nie jest jakoś bardzo trudna, bo nie jest to jakoś bardzo skomplikowany też instrument, ale bardzo czasochłonna i trzeba zwracać szczegóły na detale, żeby dobrze stroiły. No i to jest prawda, ja się też z tym zgodzę, że to nie jest trudne, naprawdę nie trzeba być specjalistą do tego po jakichś wyższych uczelniach, żeby móc spróbować zbudować dudy. Jest tu troszkę takiej specyficznej wiedzy, którą warto by ktoś wskazał, ktoś powiedział, ale naprawdę takie budowanie w ogóle instrumentów, szczególnie ludowych, jest praktycznie dla każdego. Kuba wcześniej nie budował instrumentów, a tutaj po tych kilkunastu spotkaniach w ciągu tego miesiąca myślę, że spokojnie jest w stanie sam zbudować takie dudy. I co w ogóle mnie bardzo cieszy, już mi się oznajmił, że zaczął takie budować, bo u dziadka w garażu znajduje się tokarka i mówi, że już w międzyczasie zaczął budować kolejny instrument, więc to najbardziej mnie cieszy. Jedno to, że zbudował instrument, który gra, a drugie, że tak się tym zainteresował, że chce to próbować robić dalej. Na koniec warto wspomnieć, że całość robiliśmy w ramach projektu Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. I wielkie podziękowania i gratulacje w ogóle za ten program, bo daje on możliwość właśnie na takie spotkania i na budowę takich instrumentów ludowych jak Dudy Żywieckie. Dzięki wielkie.